Wszyscy tylko do Pepco i do Action, a w Dealsie są naprawdę piękne i tanie dekoracje wiosenne, wielkanocne, ogrodowe. Zobaczcie, jakie piękne skrzyneczki, prawie takie same jak w Pepco za 25 zł. Tutaj są jajka na przykład w takiej wielkanocy za 6 zł, czy na przykład za piątkę takie malutkie zajączki. Naprawdę chyba Dealsa trochę nie doceniamy moim zdaniem, bo naprawdę tutaj jest dużo fajnych dekoracji. Na przykład kupicie też takie kurczaki, a w zasadzie to są kury, za 12 zł, czy na przykład takie jajka z wiosennym ptaszkiem narysowanym, pięknie wyglądają, zobaczcie, jakie mają piękne kwiaty, i takiego wesołego, wiosennego ptaszka za 10 zł, albo tutaj jeszcze takie jajka za 6 zł, po prostu takie w maczek, czy tutaj takie, zobaczcie, fajne też. Idziemy dalej, chodźcie, zobaczymy, co jest dalej, bo widzę piękne kubeczki z jakim pięknym zajączkiem, to nawet ani w Pepco, ani w Action takich pięknych nie kupicie. Ich cena to jest 12 zł, więc naprawdę no, jest po prostu normalna. U góry są kubeczki jeszcze z uszkami i z takim uchwytem. Zobaczcie, jeszcze nie mają buźki, ale mają jakby takie nóżki. I taki kubeczek na przykład kupicie teraz w Dealsie za 15 zł. Tutaj są foremki. Albo na przykład zobaczcie, jakie piękne szpatułki za 8 zł, jeszcze z taką foremką, wstążką, no piękne są po prostu. Chodźmy dalej, tutaj Wam jeszcze muszę pokazać te zajączki, na przykład za 12 zł, z takimi srebrnymi uszkami. Tutaj jeszcze małe są takie za piątkę. Jeśli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem. Chcę zobaczyć, jak dużo osób jest fanami tego Dealsa. Tylko po łapce w górę będę w stanie ocenić, czy częściej powinnam robić takie przeglądy z tego sklepu. 10 zł i czy dołączyć go oprócz Pepco, Action, Kika i Sinsaya do naszej rutyny. Za 8 zł tu dostępne są takie jeszcze skrzaciki. Zobaczcie, jaki piękny wianuszek w postaci takiej głowy zająca z uszami. Zaraz Wam cenę chyba to odłożę, bo pokażę Wam cenę, bo coś mi się tutaj strasznie miesza. Tutaj zobaczcie, cena to jest 35 zł. Okej, i piękne, piękne są te skrzyneczki, to wszystko to jest naprawdę piękne. Zobaczcie, jakie tu są w ogóle ładne kwiatki, zadyszkę, taka wiosenna dekoracja. Tutaj na dole, zobaczmy, są wielkanocne koszyczki z piękną taką lawendą w środku za 25 zł. Tutaj są jeszcze takie w formie, takie, zobaczcie, że mają uchwyt w formie takiego uszu zająca, nie? Za 25 zł i one są takie miętowe albo różowe. To są dokładnie te same, co są w Pepco. No po prostu to jest kopiuj, wklej te same kosze, co są w Pepco. Tu kosztują 6 zł. Nie pamiętam, ile kosztują w Pepco, dajcie znać w komentarzach. Tu za 6 zł są jeszcze gniazda z przepiórczymi jajkami, z kolorowymi albo na przykład z białymi. Znowu takie wianuszki za 12 zł. Kojarzą się z cytryną po prostu. Nie wiem, że to są jajka, tylko cytryny. Tutaj są motylki, to są takie spinacze, zobaczcie, motylki. I one są za 5 zł, są żółte, są też fioletowe. Tutaj takie kwiaty za piątkę. Dobra, co jeszcze chcę pokazać? Tu są zestawy też takich pisanek za 7 zł na przykład. Zaraz pokażę Wam też dział ogrodowy. Tutaj są jeszcze kurczaczki za 6 zł. To są, wiecie, pamiętam, jak byłam mała, że zawsze były te kurczaczki, zawsze się wkładało do koszyka. Ja mam z nimi po prostu dużo wspomnień z dzieciństwa. 7 zł te kurczaczki z tymi pisankami. Tutaj natomiast są za 5 zł takie silikonowe foremki, czy tam stempelki takie po prostu. Oraz tutaj znowu foremki z wałkiem wielkanocnym za 20 zł. Tu są jeszcze silikonowe formy. Zobaczcie, jakie możecie sobie ciasta na przykład zrobić. Jajko albo zajączek za 10 zł. Ok, to chyba stąd wszystko. Chociaż nie, jeszcze są za 8 zł. Zobaczcie, opaski dla dzieci, też takie właśnie uszy zająca, czy na przykład okulary za piątkę. Tutaj są jajka, znowu możecie z nich zrobić sobie jakieś fajne pisaneczki.
15 zł. Chodźcie teraz na dział ogrodowy. Jeszcze wyhaczyłam taką fajną taczkę, zobaczcie, czy taki wózek po prostu z łopatkami, grabkami za 35 zł, też fajne. Fajne, kiedy dzieci z dziećmi na spacer, żeby sobie wzięły, mogą sobie coś do tego wózka jeszcze wsadzić. Lampki solarne w postaci tulipana, są pomarańczowe i są fioletowe i one kosztują 6 zł. Rękawiczki za 4 zł, to są dwupaki, one są takie właśnie gumowe, grube te rękawiczki, to są naprawdę są fajne, jeżeli chodzi o pracę w ogrodzie. Za 8 zł LEDowe takie żaróweczki. Tutaj jeszcze są też zestawy takich lamp ogrodowych za 20 zł, czy tu girlandy za 40. To jest w ogóle pod nogi, słuchajcie, jeśli pracujecie w ogrodzie, plewicie, żebyście nie klęczały po prostu, wiecie, na bruku, za 15 zł można sobie kupić taki podkoladnik, nie wiem jak to nazwać, wyleciały mi słowa z głowy. Tutaj natomiast jest palisada wierzbowa, 2 metry 15 zł. Zobaczcie, tu są osłonki dokładnie takie same jak w Pepco i zaskoczę Was, cenówka też jest taka sama jak w Pepco, kosztuje 20 zł. Tutaj są jeszcze w innych kolorach, bardzo podobne, no i delikatnie się różnią, 6 zł, inny kolor, inny kształt. Tutaj są jeszcze takie imitacje takiego kamienia, ta jest pęknięta, ale one akurat kosztują 20 zł, z tym, że no musicie sobie po prostu wybrać, wiadomo, no inną, nie pęknięta. Tutaj są jeszcze takie osłonki, na nich nie ma ceny, ale na szczęście w Dilizie ceny są jeszcze zawsze na dole, za 10 zł one są. Tutaj są jeszcze takie lampki z takim dziwnym szkłem, ale ładnie wyglądają, kosztuje 10 zł. Tutaj są jeszcze takie panele, wiecie, z takim bluszczem, że 12 zł, gdzie możecie sobie coś nim obłożyć, udekorować, czy coś takiego. Z mojej strony to już wszystko, ja już się zbliżam do końca. Dajcie znać, czy ten przegląd z Dilza był przydatny, czy w ogóle chodzicie do tego sklepu i czy dołączamy go do naszej rutyny ze wszystkimi przeglądami. Dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!